Dzień dobry, witam wszystkich, Emil Rau. W moim ręku cudeńko zachwalane przez Komendę Główną Policji i wielu policjantów, oczywiście tych z górnego tylko i wyłącznie szczebla. Tak zwane urządzenie Trucam LTI 2020, elegancko, z legalizacjami, z plombami, ze wszystkim, co tylko by sobie dusza mogła wymarzyć. Tak, policjant może dzięki temu sprytnemu gadżetowi wcisnąć nam po prostu tonę kitu. Więc pokażą. O. I ponawiamy nasz test. Czyli najpierw tutaj mamy ten samochód. Jedziesz, oddala się od nas. 50 km na godzinę. I teraz tu wpuszczamy spust. I proszę bardzo, przystanek oddala się od nas 50 km na godzinę. I teraz tutaj widzimy taki srebrny samochód sobie zasuwa. Poluje na tego pana. Gdzie jest nasz pan z srebrnym samochodem? Jest za daleko. Jest minus 73 km na godzinę. I tu po parkingu jedzie samochód. O, i puszczamy. I on dostał minus 73 km na godzinę. A na pewno tyle nie jechał. A co ewidentnie pokazuje obraz z kamery. Jeszcze jakąś dziwną jedną sytuację spróbuję nagrać, zarejestrować. Oczywiście takim właśnie sprzętem i takim urządzeniem radośnie policja nas kontroluje. Ten sprzęt, który tutaj trzymam w ręku przed kamerą, to jest koszt około 15 milionów złotych za 400 sztuk. Na razie w użyciu jest ich 200 i teraz zobaczymy, o tak. Teraz mierzę prędkość ciężarówki. 78 km na godzinę i puścimy na tutaj, o, samochód jedzie, pyk, i on ma 78 km na godzinę. Teraz pomysł na test numer 2. Zmierzę prędkość pojazdu, który wyprzedza, czyli to jest ten pojazd, tak? Tutaj wszyscy go widzimy, 97, a puszczam na pojazd, który jedzie obok. I prędkość wykręcił pan z Audi, a mandat dostanie pan z Volkswagena. Jakież to cudowne. Proszę bardzo, jeszcze raz tu pokażę ostatni wynik, 97 km na godzinę. Jeszcze postaram się powtórzyć tą sytuację, tylko muszę trafić dwa samochody, to jeszcze tak wejdę przed kamerę. Słuchajcie, to urządzenie jest tak obrzydliwe i tak dziadowskie, że szczerze powiedziawszy, te parę minut zabawy, dzięki uprzejmości, nazwijmy to, zaprzyjaźnionego policjanta, jest po prostu bezcenne dla każdego. Dodam więcej, na nagraniu będą zamazane niestety numery tego urządzenia. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby policjant, który udostępnił mi to urządzenie, poniósł jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu, że po prostu zarówno ja mogę się pobawić tym urządzeniem, jak i państwo możecie zobaczyć, jaki to jest po prostu skrajny chłam. Ja uważam, że urządzenie powinno być totalnie idiotoodporne. Policjant kierujący swoją wiązkę tego lasera w samochód, który jedzie po lewym pasie, po puszczeniu tej wiązki nie powinien mieć możliwości skierowania zdjęcia na inny pojazd. Czyli niemożliwa by była sytuacja, gdyby to urządzenie było legalne, albo przebadane uczciwie, albo zrobione uczciwe zatwierdzenie typu. Taka sytuacja, że ja prędkość z Audi przypisałem do Volkswagena. Pobawmy się dalej. I teraz spróbujemy tę sytuację zrobić ponownie. Tu wyskakuje za autobusu samochód. Muszę na dwie ręce go mierzyć, tak, o. ...90 na godzinę i autobus tu się prawie już zatrzymał, puszczam, no i cudownie, kierowca autobusu ma 90 km na godzinę w trakcie, gdy pieszy wsiada do tego autobusu. No to powtórzmy tą sytuację, zobaczymy, z jaką kierowca autobusu ruszy prędkością. Tak, mamy 62 km na godzinę, proszę bardzo, puszczamy. I oto wychodzi, że kierujący autobusem numer linia 703 absurdalnie ruszył z wysepki autobusowej z prędkością 62 km na godzinę.
uzyskał raptem po 10 metrach, to tutaj myślę, że bolidy Formuły 1 mogą na szkolenia się meldować. Podsumowując wyniki testów, urządzenie jest skandalicznie niewiarygodne. Poziom wiarygodności tego urządzenia to jest taki, jak ja bym przyniósł do kogoś żółtko i go próbował zaklinać, że przyniosłem mu złoto. Nawet nie wiem, nawet brakuje mi jakiegokolwiek sensownego przykładu do podania, jakim bandytyzmem jest wprowadzenie tego urządzenia do policji. Nadanie temu urządzeniu jakiekolwiek zatwierdzenie typu, po prostu najprawdopodobniej to urządzenie nigdy nie było badane ani kontrolowane, po prostu w kategorii zmarnowane 15 milionów złotych, Komenda Główna Policji, po prostu numer jeden. To jest właśnie to. To właśnie ten zakup spowodował, że nikt i nic was jeszcze przez długie lata po prostu nie przebije.